Ale no, gdzieś tutaj jest chłop? Łapcie mortki! Granaty! Póki ciepłe. Leży! Leży! Ho, 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 ho. Gdzie są hopy? Za 6 sekund jestem gotowy do walki. Albo za 15. Nie, no jeszcze się palę od jakiegoś gówna. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Fortnite. Moi kochani, sezon 6 rozdziału 2 dobiega końca, a do gry został przywrócony najlepszy tryb, czyli powrót do przeszłości. I dzisiaj wraz z moimi przyjaciółmi, Szakiem Rogalikiem, cofniemy się w czasie, aby wyjaśnić towarzystwo i przypomnimy sobie przy okazji, jak działały wszystkie bronie, które zostały wycofane do skarbca. Więc jeżeli nie grałeś w Fortnite'a kilka sezonów temu, no to mój drogi przyjacielu, usiądź wygodnie w fotelu, rozgość się, zostaw łapkę w górę, walnij subika z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych odcinków i oglądaj uważnie, bo takich broni już nigdy w życiu w Fortnite nie zobaczysz. Dodatkowo dzisiaj chciałem wam zrecenzować moją nową myszkę od firmy SteelSeries, na którą bardzo długo czekałem, jest to Rival 5. Na samym początku rzuca nam się w oczy nowa konstrukcja, która jest wyprofilowana pod prawą dłoń. Mysz standardowo jest podświetlana na różne kolory RGB, które możemy sobie ustawiać dowolnie. No to teraz, moi drodzy, może porównajmy moje poprzednie myszki. Używałem na początku Rival 600, później 650, później Areox 3, a teraz używam Rival 5. Rival 600 jest bardzo fajna, ponieważ możemy sobie tutaj dodatkowo wagę ustawić i jest stosunkowo ciężka, ale idealna jest wielkość pod moją dłoń. Tylko bardzo mnie wdenerwowały panele boczne gumowe, które czasami tutaj pod ślizgaczami hamowały ruch mojej ręki. Do przedwczoraj grałem na Areoxie 3, czyli na bardzo lekkiej myszce od SteelSeries. Też jest bezprzewodowa, no ale ona niestety była dla mnie za mała. Tak bynajmniej mi się wydaje. Troszeczkę dziwnie mi się grało, ale może też dlatego, że grałem cały czas na rajwalkach 600 i 650, które były cięższe i większe. No ale teraz przychodzi mi z ratunkiem na ratunek najlepsza myszka od SteelSeries, Rival 5, która waży 85 gram. Jest tej samej wielkości co Rival 600 i 650. Oczywiście wielkim plusem też są przyciski boczne, które możemy sobie dowolnie zbindować jak tylko chcemy. Brak paneli gumowych bocznych, które się czasami wycierały. Kolejnym plusem tej myszki są ślizgacze, naprawdę duże. Zobaczcie, jakie były małe w Areoxie 3, a jakie były w Rival 600, więc ta myszka naprawdę porusza się mega płynnie. No i uważam, że to jest naprawdę bardzo duży plus. Obudowa jest stworzona z matowego plastiku, który bardzo jest przyjemny w dotyku. Rival 5 ma ulepszone przełączniki, które wytrzymują nawet 80 milionów kliknięć. Każdemu przyciskowi możemy przyporządkować najważniejsze skróty klawiszowe. Pięcioprzyciskowy układ boczny panelu szybkiego dostępu zawiera przełącznik, który umożliwia wydajne działanie bez utraty komfortu gry. A pod spodem został zamontowany nowy sensor optyczny, TrueMove R, który zapewni ci śledzenie 1:1. Dzięki maksymalnej rozdzielczości 18000 dpi, 400 IPS i przyspieszeniu 40G uzyskasz niebywałą jakość sterowania. Mało tego, technologia Tilt Tracking odpowiada za eliminowanie niepożądanego śledzenia podczas ruchów. I jeżeli lubicie większe myszki, które leżą idealnie w dłoni i oczywiście jesteście praworęczni, no to Rival 5 jest idealnie dla was. Link do sklepu oraz link do oferty znajdziecie w opisie, a teraz bierzmy się za powrót do przeszłości. Moi drodzy, jest dzisiaj ze mną Szaku i Rogalik, siemaneczko. Siema. Siema, siema. I gramy powrót do przeszłości, moi drodzy. Najlepszy tryb powrócił do Fortnite. Zostały odblokowane wszystkie bronie, które trafiły do skarbca i dzisiaj postaramy się wygrać gierkę w tym zwariowanym trybie. Od razu mówię, że ten tryb w ogóle nie jest zbalansowany. Tutaj się dzieją takie rzeczy, jak nigdy dotąd się nie działy, nigdzie. Tylko tu się dzieją takie rzeczy. Szaku, gdzie lecimy? Rogal, gdzie ty jesteś? Snajperka, tu jest pistolet. Aha, dobra, tu jesteście tu. To leży jeden ziomek. Ja w takim razie lecę gdzie indziej i oczywiście, wiecie co mam? Bandażownicę, siorbika. Ja mam pistolet, więc jest... Jest i pompa, panowie. Niesamowita sprawa, lecę do was od razu z tą pompą, żeby wam tam pomóc od razu. Idę. Leży chłop. Granatnik. Dawaj to. Dobra, zabiłem go. On ma beczkę, stary. Skar z tłumikiem, rozumiem, to jest twój granatnik, jak coś. Beczkę pił. Chłop, lec mam. Leży. Ja pierdzielę, ja mam w ogóle heavy snipe złotą, co nie? A ja mam skara złotego z gumą, czujesz to? Gdzieś tu... Ty masz taką pompę? Ale gdzieś tutaj jest chłop? Łapcie mortki! Granaty! Póki ciepłe. Leży! Wjeżdżam w nich. Leży! Jetpack tu jest jak coś. Leży! Nice. Auto! Sorry. To ty? Sorry, to ja. Ale po co wjeżdżasz do mnie na pełnej? Gościa chciałem. Mówię, co za trzup? Mówię, padam. A to Szaku wjeżdża na pełnej, chłopanie. Szaku, chcesz się wymienić? Leży! Ty, ta złota pompa jest. Jaka złota pompa? O kurde! Ciężka strzelba. Stary, ja biorę działko.
Tak, dawajcie, jest, zrobimy no. bekę z działka. Muszę kogoś zabić z działka w tym odcinku, naprawdę. Leży. Nice, nice, nice. Ale że tak jak ham ostatni skroiłem tego fraga. No, ale tak nie było. Nie? Dobra, jedź, ja dawaj go, dawaj go, dawaj go. Dawaj, dawaj. Prawie. Nie no, za szybko, co ty robisz? Zabijesz nas. Gdzie wal? Siebie. Leży. Nice. A, nice. A gdzie tutaj byli jeszcze ziomki? No i co, to nie jestem ja, to nie ja. A to Farel. Ty do mnie gadasz, że ja nas zabiję, dobra. Patrz, złota pompa ta, no, ta stara nowa, stara nowa. O. Meduza? Czy jak ona tam... Nie, syrena, przepraszam, meduza. Syrena. Używał shadow bomby do strefy. Nie no, strefa jest blisko. Wiem, ale musiałem. Wow, ej, ta pompa nice, jest nice, kozak, nice. Nie? Złoty Scarrington dla kogoś, bierz sobie, byczku. Ja mam tak, złotą pompę, ja złotego Scara i złotą heavy sniper, nie? Tu są, koło cysterny. Tu, czterech. I tutaj, ta, widzę. Dobra, wlatuję w niego. Działka go walisz? A jak normalnie, na pełnej, stary! Dobra, uważajcie. Moje śmierdziele, więc spokojnie. Nie, chłop, tu miał bieg. Tu jest. 33. Ja widziałem. Kolejny, drugi też ma na biało. Rzucił tą bombę. Znaczy ten, burzę. Leży. Jeden. Jego ziomo gdzieś tu jest. Dobra, nice. Dobra, po Rogala zaraz pójdziemy. Także Ezunia. Będzie dobrze. Ale że ja taką snajpę ładną. Nice. Heavy. A że ty masz cały mój loot? To. Farę? Jaki Farel? No. Kto to Farel? Gdzie są hopy? Za 6 sekund jestem gotowy do walki. Dobra. Albo za 15. Nie no, jeszcze się palę od jakiegoś gówna. Za 6 sekund. Dobra, chłop dostał 300, nie wiem, w łeb. Słyszałem, okay. Widziałem. Lecę w niego od razu, szaku, dawaj. O gość, że ja tak trafiam. Chłopy mają... Ej, tu są chłopy, uważajcie po prawej. Dobra, przeładuję wszystko. Jezu, ta pompa jest taki useless, że koniec. Wchodzę im na plecy, on nie wiedzą co się dzieje. Nie no, padłem, plecy mi zrobił. Leczę się w krzakach, ja mam za dymę. Nice, ktoś mi pomógł. No, Farela silny team. Nie widział mnie. Taki silny team mi pomógł. Nie. Oj, leżymy, nie no. Ach, a miało być tak pięknie. Ale że leci 300 osób na tą miejscówkę, gdzie lądujemy, pany? Ja lecę tutaj na tego, na kamiczesta. A... Dobra, ja lecę tutaj. Aha! Pięć chłopa, nie? Leży, ziomek, jeden. O kurde! Chłop! Co tu są za bronie? Flintlocka mam na bombę. Leży! Ale to są takie dymy od razu na dzień dobry, widzowie. No, sam. Heady z digla wale. O nie, chłop na mnie, ty Farel, tutaj! Na 150 dostał na biało. Przeładowuję. Nice. Brawo. Ślurpik, ta stary. Mam Jack-Jaga, rozumiesz to? To weź mi odstąp Jack-Jaga. Dlaczego tobie, halo? Bo ja wstaję dopiero. Stary, 74 HP. Mówić to coś? Lecę do was. W tym samochodzie 75 mniej jest, jak coś. Nie mam ammo! Suwa, Sadaku, uwaga, plecy macie. Tu mnie. No nie mam ammo, czujesz ty to? Minus 150. Leży na działku, spokojnie. Leży! Stary, co to są za bronie w ogóle, nie? Famasa mam, co jest ale mieć? Grubo. Chłop idzie do mnie. Widzę. Łap, byku! O, nic nie ma, ty. Ja rakiety walę. Mam go. Dobra, nice. Ale że ja nie mam żadnej broni normalnej. Macie, ja mam. O kurczę, z tego nie strzelałem milion lat. Dobra, jest jakaś pompa. Dobra, panowie, za mną. To the moon! To the moon! Dobra, robię testa. Działa! Let's go, test wykonany. Byczku, masz tutaj czak-dżagi są jak coś. Ale że chłopa granatnikiem? Ale że łatwo. Patrz! Dostał. Ucieka! Ode mnie, spokojnie! Ale... Dobra. Idealnie utonąłem, biegałem. Proximity Granate Launcher, co jest? No stary, ten Granat Launcher był kozakiem! On naprowadzał, nie? Przez ściany bił, i przez ściany bił.
O, wow. Przyszedł ktoś. Widzę też. Tam jest. No wystaw ten łeb głupi. Dostał 95. Chodzę na niego, to jakiś na podsłuch. 74, padam! 74, ta pompa bije fioletowa XD! Dobiję, nie trafił! Dawaj go! Dobra, zabiłem go, chill. Stary, dobij tego leszcza, nie? No i co, koleżko? Jej, ja myślałem, że ta pompa jest 100 razy lepsza! Podnoszę cię. Spamuję do mnie! Z daleka! Dobra, mam. Przeżyłem. Dobra, go w następnym. Chłop, tu! Mam siwą pompę tylko, ale... Dostałem! Petardę! Oj. Wjeżdżam w niego. Tu jest. Czekaj. Chodź tu, gościu! Tam na dachu dalej jest. Nice. Chłopie z krzaku, ty, uważajcie! W krzaku jest. Lalka na górze jest. Leży, nice. Brawo. Chłop na balonach tam świruje! A widzę go. 95 dostał. No to moja snajpa to chyba nawet na heada nie zabija. 95 dostał. I leży. Balonik jak odleciał. Ta. Dostałem snajpę znowu od kogoś, nie wiem od kogo. Nie no, te snajperki, kurde, to są niesamowite tutaj, nie? Podnosi się. Jest git. No tylko... Bo w ptaku siedzi tam. Gdzie? No to po co mu robimy? Launchpad. Daj mu podnieść najpierw i zaraz launchpadę lecimy. Let's go. 230 w głowę. Ostatni został. A to trap. Dawajcie, trapy. Trapy, no. Nie no, patrz co chłop tutaj ma, ale ty poczekajcie. Co tu chłop ma? Minikana na Minikana chłop miał i nic. Pamiętasz to coś? To jest automatic sniper rifle, to oni właśnie z tego strzelali. Aha. Z automatycznej snajpy. Ej, patrzcie, chodźcie na chwilę. Chodźcie, no. Zaufajcie mi. No, ufamy tobie, no, dawaj. Lecimy. On tam strzela z czego? Nie no, to jest tak. Na tych? Dobra, no, nogi zmrożone, ale lecimy. On tak. Czekaj. Siema. Ej, nie hamuję. Ja też się wyhamowałem prawie. Czekaj, tańczymy. On tańczy też. Dawajcie, podchodzimy do niego tak, tańcem i trapa. Nice. Piękna gierka, 21 bomb chyba, co? No tak jak mówiłem, 21. Nice. Także moi kochani, to było na tyle z tego odcinka. Ja mam nadzieję, że wam się podobała taka podróż w czasie. Jeżeli tak, zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał, wbijajcie na kanał Rogalika i Rozszaka. Link do ich kanału znajdziecie w opisie i dajcie znać też w komentarzu, za którą bronią tak najbardziej tęsknicie. Ja już się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!